1601 roku duet Habsburg-Lubomirski przeprowadził spis ludności, który dał dobry pretekst, by przeprowadzić reformę administracyjną kraju. Rzeczpospolita została podzielona na prowincje składające się z województw. Przy okazji zredukowano ich liczbę do 28 z pierwotnej liczby blisko 50, by ułatwić zarządzanie oraz, co ważniejsze, by pozbawić pozycji przeciwników oraz nagrodzić popleczników obecnej władzy. W skład Rzeczypospolitej wchodziły prowincja polska, Litwa, Ruś oraz Moskwa. Ponadto, poza prowincjami w jej skład wchodziły księstwo inflanckie, księstwo Kurlandii i Semigalii oraz tzw. Węgry polskie. Ponadto Rzeczpospolita była w unii personalnej z Królestwem Węgier oraz posiadała wasali – Mołdawię, Riazań, Gruzję i Lubekę. Dodatkowo cesarz Michał zgłaszał pretensje do tzw. krajów korony świętego Stefana. Poza Węgrami polskimi oraz Królestwem Węgier w unii personalnej z Rzeczpospolitą, w ich skład wchodziły także niepodległy Siedmiogród oraz ziemie podbite wcześniej przez Austriaków i Turków. W skład prowincji polskiej wchodziły następujące województwa. Mazowieckie wraz z stolicą kraju Warszawą. Małopolskie. Wielkopolskie. Śląskie. Kujawskie. Pomorskie. Pruskie. Nitrzańsko-zakarpackie. Oraz ruskie. W skład prowincji Litwy wchodziły następujące województwa. Wileńskie. Żmudzkie. Witebskie. Brzesko-litewskie. Smoleńskie oraz mińskie. W skład prowincji Moskwy wchodziły następujące województwa. Pskowskie. Nowogrodzkie. Odojewskie. Moskiewskie. Oraz tverskie. W skład prowincji Rusi wchodziły następujące województwa. Czernichowskie. Kijowskie. Podolskie. Wołyńskie. Oraz czarnomorskie, zwane czasem też hetmanatem. Pozostałymi częściami Rzeczpospolitej na prawach województwa, choć poza jakąkolwiek prowincją, były księstwo inflanckie, księstwo Kurlandii i Semigalii oraz Węgry polskie ze stolicą w Budzie.